Zdarzyła Ci się taka sytuacja, w której klient dodał Ci opinię na Google, na wizytówce Google moja firma, ale ta opinia nie jest widoczna. Jest to dość częsty przypadek w ostatnim czasie, że opinie po prostu znikają, a w tym filmie pokażę Ci, jak ten problem rozwiązać. Jeżeli Twój klient dodał Ci opinię, a nie jest ona widoczna, to prawdopodobnie Google uznało, że nie jest ona zgodna z zasadami dodawania opinii. Pokazuję ci teraz na ekranie stronę z supportu Google, gdzie jest bardzo dużo materiałów na temat tego co jest niedozwolone w opiniach. Przeprowadziłem trochę testów na, na różnych profilach, na różnych opiniach, na różnych kontach i ustaliłem, że są dwa scenariusze, które mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy opinia znika. Pierwszy scenariusz jest taki, że osoba, która dodaje opinię w sytuacji, gdy ta opinia znika, ta osoba otrzymuje maila takiego jak ten, który widzisz teraz na ekranie. Jest to mail, nie opublikowano Twojej opinii, jest to informacja, co się stało. No i jest to, co najważniejsze, czyli co możesz zrobić. I mamy tutaj przycisk: Złóż odwołanie, to jest taki formularz, w którym tam możemy opisać sytuację, przesłać ją. No i tak z mojego doświadczenia po tych odwołaniach te opinie się pokazują, więc jest to dość prosty sposób na to, żeby opinia się pojawiła, ale wymaga. Przede wszystkim monitorowania tego, czy opinia została dodana i czy jest wyświetlana, a następnie poproszenia klienta o to, żeby odszukał takiego maila i przeszedł przez tą procedurę i, i dążył do tego, żeby tę opinię aktywować. Więc to jest ta droga prostsza. Druga sytuacja jest taka, że opinia sobie znika, a ty nic o tym nie wiesz, nikt nie dostaje żadnego maila, ani żadnego powiadomienia. Wtedy nie mamy tego formularza odwołania, który pokazywałem tutaj. Natomiast mamy taką inną stronę, która nazywa się google.com/maps/contrib. I podrzucę ten link gdzieś w opisie. Tutaj jest cała nasza historia dodanych do opinii, cały nasz wkład z mapami Google. I jak widzisz, na przykład tutaj to jest moje konto. Jest tutaj opinia, którą dodałem, i jest tu informacja, że ta opinia nie jest opublikowana, a ja, jako autor tej opinii, nie dostałem na ten temat żadnej informacji. Podobnie jest tutaj. Jak widzisz po prawej stronie od nazwy firmy są tutaj takie trzy kropeczki. Jeżeli w nie klikniemy, to mamy, mamy tutaj opcje, które możemy podjąć. I to są tak naprawdę jedyne działania, które w takiej sytuacji możemy zrobić. Być może będziesz mieć tutaj jakieś inne opcje, być może one będą się zmieniać z biegiem czasu. Natomiast na ten moment, kiedy ja nagrywam ten film, jedyne co tu można zrobić to opinię edytować lub dodać zdjęcie, No bo nie chcemy za bardzo jej usuwać w ostateczności tę opinię można usunąć i dodać ją, próbować dodać ją ponownie. Natomiast pierwsze co robimy to próbujemy ją wyedytować, próbujemy dodać zdjęcie, no i czekamy na reakcję. Jest to niestety trochę upierdliwe, szczególnie jeśli musimy o to prosić ciągle naszego klienta. Jest to męczące i, i no, warto się wtedy takiemu klientowi w jakiś sposób zrewanżować za to, że no, poświęca swój czas na to, żeby tak naprawdę promować Promować naszą firmę, tak? I jeszcze jedna taka wskazówka, która tak z mojej praktyki wynika związana z prowadzeniem wielu wizytówek. Zapisujmy sobie w kalendarzu, jeżeli poprosimy kogoś o opinię, zapiszmy sobie w kalendarzu na przykład na za tydzień, czy ta opinia jest widoczna. Jeżeli ta opinia nie jest widoczna, to próbujemy się porozumieć z klientem i poprosić go o wykonanie tych kroków, które pokazałem w filmie. I jeżeli on te kroki wykona, zapiszmy sobie kolejne wydarzenie w kalendarzu na kolejne, za kolejne kilka dni, sprawdź, czy opinia jest widoczna. Najczęściej jest tak, że nawet jeżeli poprosimy tego klienta, żeby on to sprawdził, żeby podjął te działania, to po, po, po kilku dniach, gdy mamy nam dużo na głowie, wiadomo, dużo się dzieje, po prostu zapominamy o tych opiniach, odpuszczamy temat i, i po prostu piękne opinie o naszej firmie, które... Które trud włożyli nasi klienci, zwyczajnie nie są widoczne w internecie. No i na ten moment to jest wszystko, co mogę Ci doradzić w tym temacie. Jednak musisz wiedzieć, że platforma Google, moja firma, dość mocno się zmienia w ostatnich latach i sądzę, że w sprawie tych opinii też będą wchodzić jakieś różne aktualizacje i nowe możliwości. A ja będę to monitorował, będę nagrywał kolejne instrukcje. Dlatego zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Zachęcam Cię też do obejrzenia filmu numer 70, w którym pokazuję, jak optymalizować, konfigurować i prowadzić wizytówkę Google Moja firma. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.